Yo, Season IC, witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku z gry Team Fortress 2. Jest to kolejny odcinek z, myślę, że można to nazwać taką serią na żywo, czyli seria, w której gram z komentarzem na żywo, jak się pewnie można domyślić po tej nazwie. Póki co planuję, że będą to gry głównie szpiegiem, polegające na tym, że będę grał rundkę, czy tam też dwie. Przy czym będę wam objaśniał mianowicie co robię po kolei, czyli no, dlaczego się zachowałem tak, a nie inaczej w danej sytuacji. Czyli można by powiedzieć, że takie mini, taka mini szkółka, takie mini nauczki takie dla was. No i gram dzisiaj setem takim ulubionym dla szpiega, moim na pewno, i myślę, że wielu takich no, dobrych szpiegów. Czyli właśnie Deadringer, podstawowy nóż oraz ambasador. Tutaj nie wiem, o co chodzi z tym scoutem. Chyba mnie, nie wiem, albo nie ogarnął, albo chciał mnie zostawić żywego, ale mi się nie chciało nic zrobić w tym kierunku, aby on został żywy. Drugi scout, który też nie ogarnia, no lol. No i tak jak mówiłem, ten set jest moim ulubionym setem. Głównie z powodu, że no, w dobrych rękach jest on naprawdę bardzo OP. Deadringer, no to jak wiecie, no to umożliwia wam nastanie się niby martwym dla waszych przeciwników. Ojej, a tutaj co się stało? Natomiast ambasador potrafi zdejmować przeciwników, tak jak tutaj widzicie, na dwa strzały, można się umówić. Najpierw strzelamy headshota, potem bodyshota, albo na odwrót, najpierw bodyshota, potem headshota, co zabija większość przeciwników. Na pewno takiego scouta, snajpera, medyka. Gramy na naszym serwerze, moim i Marsa, czyli klatka YouTube'a. Miałem na nim nagrywać, to wiem, ale od momentu, kiedy on powstał, zauważyłem, że mam na nim spadki FPS-ów, a no, nie chciałem, żeby te spadki FPS-ów wpływały na jakość moich filmików. Tak więc no, te odcinki, które nagrałem od tamtej pory, no, to nagrywałem tak jak dotychczas, czyli na Valve serwerach, czyli bo na nich się po prostu najwygodniej nagrywa. Można po prostu nagrać szybko i już mieć to z głowy, a no tutaj czasami się też obawiałem, że jak jest was za dużo, to no, nie nagram zbyt dobrych klipów. Gdyż no, będziecie, że tak powiem, mi przeszkadzać, będziecie się skupiać bardziej, żeby mnie zabić i tak dalej, co mnie będzie trochę bardziej irytowało, bo zajmie mi to wiele dłużej, żeby nagrać odcinek. Ale teraz widzę, że jest was przyzwoita liczba, także myślę, że będzie teraz dobrze. Okej, no to mam jeszcze 13 sekund do respa. Gramy na mapie George. Bardziej lubię tą lepszą wersję, tą można by nazwać nowszą, bardziej urozmaiconą, czyli wersję CP5 George, w której nie macie po prostu tego setupu, tego przygotowania, które trwa minutę. Zdobyliśmy już pierwszego killa na Jasiu. Teraz na Demomanie. O, ładnie tutaj Szemons mi tutaj pomógł z tamtym snajperem, co prawda on mi za bardzo jakoś nie przeszkadzał, tak? Ale zawsze jest to jakaś kolejna postać, ofiara do zabicia, do wyeliminowania. No i tak jak też już wcześniej wspomniałem, ten set w dobrych rękach potrafi być naprawdę bardzo OP. Deadringer, bo możecie udawać, że jesteście martwi. Ambasador, gdyż jeżeli macie dobrą celność w główki, no to możecie zdejmować większość przeciwników w jednym strzale. Znaczy w dwóch strzałach, przepraszam bardzo. I teraz chyba umarłem od ciepłego kapcia. No niestety, ale nam się nie udało tutaj przeżyć. Planowałem wyjąć Deadringera, ale nie sądziłem, że ten pyro spali mnie tak szybko. Więc no, troszeczkę wykorzystał tutaj moje zaskoczenie, co kosztowało mnie niestety, ale śmiercią. O, widzicie, w dobrych rękach, tak jak mówiłem, ambasador jest naprawdę bardzo OP. Wystarczy potrafić po prostu trafić tego headshota, a po trafieniu tego headshota... Wow, mój Boże! Ale akurat się udało nam tutaj wszystko ładnie połączyć. A po trafieniu właśnie takiego headshota, jak widzieliście,
Wystarczy już po prostu trafić byle jak i przeciwnika macie już z głowy. Natomiast podstawowy nóż, no to nie ma za dużo do mówienia, no bo podstawowy nóż, kurde, no to najlepszy nóż po prostu. Nie ma żadnych ale, nie ma żadnych plusów, minusów. Jest po prostu idealny. A przynajmniej dla mnie. Zobaczymy, czy nam się uda zrobić tutaj serstaba z tego. Nie, nie udało nam się. Okej, użyliśmy Deadringera, sfejkowaliśmy, że pójdziemy w lewą stronę. Przebierzemy się może teraz za Engineera. Pójdziemy sobie uzupełnić naszą amunicję, ale w międzyczasie zabijemy tego snajpera headshotem. Trzeba też umieć po prostu wykorzystywać właśnie to, że... A dobra, zostawimy cię. Chcesz przybić piątkę. Nie mogę cię za to winić, ale ten sold ma coś do mnie. Ja to czuję. O Jezus, to było złe, to było złe. Naj. No tak, Jasio, brawo. Udało ci się mnie zabić. Wykorzystałeś mój ohydny cel z ambasadora, no i skończyło się to niestety, ale śmiercią. Okej, dziękuję tej... O, Demonowi, myślę, że Sol go zabił. Co zabicie? Drużyna na szczęście ogarnia. Nie jest tak jak zazwyczaj, że ja tutaj w zasadzie wykonuję najwięcej właśnie killów. Jak też pewnie zauważyliście znowu, bo pierwsze chyba dwa odcinki z tej serii, czyli... Znaczy nie wiem. No tak, chyba pierwsze dwa, bo jeszcze zrobiłem z Kunajem, były bez kamerki. Ale tak jak już mówiłem w ostatnim filmiku z tych... też właśnie z tej serii na żywo, postanowiłem wrócić do owej kamerki z powodów właśnie takich, że kupię sobie ten statyw, że mogę w końcu to robić bardziej no profesjonalnie, tak? Co jest no dla mnie wygodne. No dobrze, że ten Pyro nie zaczął używać płomienia, bo mogło to się dla mnie nie za fajnie skończyć, ale ten... Kurczę, teraz nie wiem za bardzo, co mam robić. Muszę liczyć, że ten Heavy... Naj... Próbowałem zrobić ramp staba na Pyro, ale no niestety... niestety miałem zbyt mało HP i ten płomień zawsze cię dosięgnie. Znaczy no, mógłby mnie nie dosięgnąć, ale wtedy musiałbym... Fuck. Ale wtedy ta przeszkoda, z której robię stestała, musiała być po prostu wyższa, żeby ten mój łuk podczas skakania nad przeciwnikiem był po prostu większy. A tutaj był on po prostu za mały i właśnie ten Pyro mnie dosięgnął tym płomieniem. No i mnie zabił, zanim zdążyłem go dziabnąć. Został nam tylko ostatni punkt do zakapowania. Myślę, że będzie teraz troszeczkę trudniej, gdyż ten nasz ostatni punkt zawsze się najdłużej przejmuje, bo wtedy po prostu drużyna przeciwników postanawia nagle... O, my jednak umiemy bronić. Miałem farta, że ten Heavy w ostatniej chwili się odwrócił w taką stronę i to w zasadzie nawet nie wiem, czy możemy to nazwać stairstabem. Dobra, zabijemy hrabię. Daję, zaskocz, chodź tu Heavy. Nie podpal mnie! A, nie podpalił. To jest bardzo dobry dzień. Nie dostajemy podpalenia randomowo. Ale głupie wybieranie mapy. Głupie wybieranie mapy. Nie mam jeszcze tego. Nie mam Deadringera. Ale on to zrobił. Proszę państwa. Proszę państwa. To był niesamowity backstab. Co z tego, że zginąłem? Ale... Uwielbiam właśnie takie staby, że one są w zasadzie połączone z śmiercią, czyli że no wykonujesz staba i od razu umierasz. To jest takie no dla mnie najbardziej niesamowite. Aj, ukradliście mi killa. Dobra, poczekamy sobie na amunicję. Ten szpieg jest no dość bardzo podatny na uderzenia. Dobra, tych tutaj nie ścigam, bo zwołam ich moim ambasadorem do mnie, a tego bym nie chciał. Ajajaj. No dobra, ładnie zabiliście Jasia. A my pójdziemy sobie górą. Tak będzie najwygodniej dla nas. Bo może nie górą, bo tu idzie ten Salt i on zwoła ich, przyciągnie ich uwagę.
Wow, dziękuję, snajperze z łukiem. Chodź, Spaju, specnaz. Aj, The Dringer, co? To właśnie, widzicie, tak się właśnie dzieje, jeżeli zaraz po... użyciu Deadringera zaczniecie się przebierać. Wtedy właśnie następuje takie coś, że widać tą waszą poświatę, więc trzeba wyczuć moment, kiedy należy się ponownie przebrać, aby jej no, nie stracić. Aby właśnie ją stracić, bo o to chodzi. Przepraszam za pomyłkę. O, druga drużyna chyba zacznie już przejmować. Czemu nie przejmują? Chodź, skałciku. No dobra, Demoman mi pomaga. Więc teraz możemy być bardziej agresywni. Ale też nie zbyt bardzo. Dobra, poczekamy sobie tutaj na jakiegoś Rampstaba. Albo i nie. Wygraliśmy. I ocz tu, no kurde, głupi skałcie. No nie. No i mapa nam się zmienia, więc widzimy się na kolejnej mapie. Slap my hand. Ciekawe dlaczego. Co ten IC zrobił? Jak to się stanęło? Tak, dokładnie. Illuminati. No nic, przegapiliście swoją szansę. A my wracamy do gameplaya. Mapa nam się zmieniła na Badwatera. Ten Pyro chyba mnie nie zauważył naprawdę. A my go zabijemy? Nie, Scout nam go zabił, ale dobrze. Ważne, że umarł. Bo Pyro to jest najgorsza rzecz, jaka was może spotkać. Albo najgorsza kobieta, jaka was może spotkać, bo Pyro to dziewczyna. To już jest potwierdzone info, ziom. Aj, chciałem jeszcze tego medyka skotrzetować, ale... ale hrabia postanowił mi tu szkodzić i mi przeszkodzić. Teraz jak mamy hrabię za przeciwnika, będzie nam troszeczkę trudniej. Wow! Jakbym to mógł... Mogłem się postarać to wykorzystać jako... do backstaba, ale... niestety przeciwnik był dość blisko mnie, więc no, zanim bym wystrajfował odpowiednio, no to on by na pewno już zmienił swoje położenie. Tak więc no nie wyszło mi. Ten demon, co zrobił? Jak mi się udało? O kurde. No i teraz co zrobisz? Tutaj z tym Pyro się tak nie będziemy patyczkować. A takie proste stage stuby trzeba to będzie jakoś lepiej ugrać. O, medyk podleczył mnie, znaczy nadleczył mnie, ale odleczył mojego spaja, za którego się przebrałem. A ja tu spróbuję zabić tego Pyro. Albo wykorzystać go po prostu z ambasadora. Tylko kurde, trzeba mieć cela i... A ja, ale ten 42 HP miał. Dobra, musimy po niego ruszyć. Kurde. Dobra, ale tak jak mówiłem, idziemy po tego snajpera. Nie możemy pozwolić, żeby on sobie tutaj tak nas łatwo zdejmował. Gdzie on jest? Pewnie poszedł bliżej. Tak. Cześć i do widzenia. A teraz, czy ktoś tu będzie szedł? Nie, ale goni nas ten scout, który dostanie zaraz banie. A jak nie, to dostanie ze zwykłego body shota. O, ostatni nabój. No i udało nam się go tutaj wykończyć. Zachęcam was bardzo serdecznie, chociaż pewnie już to wiecie. Wbijajcie na ten serwer. Co prawda, no ja troszeczkę rzadziej na nim gram, gdyż no ja ogólnie rzadko gram, tak żeby faktycznie sobie grać na serwerze. Ja teraz w zasadzie wracam ze szkoły, to staram się coś nagrać, ale to nie wychodzi, więc rezygnuję z tego. A co tu dalej mówić? Dlatego właśnie odcinki myślę, że będą pojawiały się w weekendy. Tak jak teraz widzicie, nadszedł ten weekend i już jestem trzy filmiki do przodu, także tylko uploadnąć. Czy uda nam? O, ten nas teraz tu mierzy. Aj! Uleczy się pewnie.
Albo nie, pójdzie z drugiej strony. Polujemy na ciebie, snajperze. Polujemy. Ten scout chyba nie ogarnął. No, Deadringer! Wo! W ostatniej chwili Deadringer się nam wyjął. Czy on nas tu goni? Nie, ale ten scout. Ale dobra, my pogonimy ciebie, snajperze. Po czemu nie? Niestety nie będziesz wiedział, że twój oprawca jest ciągle żywy. I puf! I nie ma snajpera. I puf! I nie ma skauta. Tak więc widzicie, headshoty na ambasadorze potrafią być naprawdę OP. Tylko trzeba po prostu się nauczyć z nimi grać. Ćwiczyć sobie na zwykłych serwerach, bądź po prostu grając z nim, aż w końcu wam się, nauczycie. Dobra, ten Pyro, ja się boję tego Pyro. Ale na szczęście Pyro spalił Pyro, więc ja mogę teraz używać tych bocznych przejść. Wow, był headshot, tak jest, wykorzystaliśmy headshota. Ale dobra, ten Pyro zdecydował się pójść po apteczkę chyba, chociaż jeśli dobrze pamiętam, to on nie miał zbyt dużo HP. Pomożemy temu szpiegowi, nie? Chodź. No i co? No i co zrobisz? Dostanie zaraz banie, o ile jak trafię, rzecz jasna, bo tutaj chodzi o to, żebym trafił. Ale dobra, na razie widzę, że jest zbyt dużo przeciwników, więc najpierw postaram się iść w jakieś miejsce, żeby się na spokojnie odklaukować i nie zrobić backstaba, teraz zrobić kolejnego pięknego, chyba corner stab to był, jeżeli się nie mylę, i tutaj spieprzyć kolejnego, ale mam nadzieję, że tutaj uda mi się jakoś to zniwelować, ale niestety nie. I kolejny gościu, który po zabiciu mnie postanowił zatauntować, nie znoszę tego. O, ktoś zabił tego Xamera i czy uda nam się headshotować? Ohoho! Ale to było piękne! Proszę tego scouta. Wow! Ale to był piękny! Zasada numer 1. Kiedy masz mało HP, nie zdejmuj Deadringera nawet przed apteczką. Masakra. Aha. Ale nie jest tak źle. Triki mi jeszcze wychodzą. Gdyż no troszeczkę długo nie grałem z Pajem. Także no, jest fajnie, jest spoko. Czy uda nam się zrobić takiego trickstaba? Nie. Bo Skaz się wycofał. I zawsze jak już ma być koniec rundy, drużyna nagle się budzi i potrafi, jak chce to potrafi pchać ten wózek. I Matador! Przepraszam, corner stab. Chociaż to w zasadzie polega na tym samym. No nic, przegraliśmy tę rundę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu mojego kanału. Pamiętajcie, żeby wbić na moją, do mojej grupy oraz do mojej strony na Facebooku. Wszystko macie na dole w opisie. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Do zobaczenia, na razie i cześć!